prawie 18 milionów złotych. Tyle dostał Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu na remont bloku operacyjnego neurochirurgii. Finansowanie modernizacji pochodzi z budżetu województwa śląskiego. Czyli to będą sale operacyjne przeznaczone dla oddziału neurochirurgicznego naszego klinicznego, gdzie w środku tych sal będzie w centralnym miejscu znajdował się rezonans śródoperacyjny. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest to optymalne rozwiązanie. Z punktu widzenia też bezpieczeństwa operatorów i pewności wykonywanych procedur. Na oddziale leczeni są pacjenci chorzy neurochirurgicznie, jednak głównie oddział nastawiony jest na leczenie schorzeń nowotworowych i naczyniowych układu nerwowego. Posiadania możliwości wykonania tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego w trakcie wykonywania operacji. To jest przy całym skomplikowaniu operacji neurochirurgicznych, to jest jeszcze dodatkowe utrudnienie, które generuje te gigantyczne koszty, żeby dało się takie obrazowanie zrobić. Jednak to przekłada się na to, że pacjent operowany jest tylko raz. Są zabiegi, które są wysoko specjalistycznie wybitnie płatne przez NFZ, ale w regionie taki oddział jest bardzo potrzebny, ponieważ on ratuje życie, ten trakt i szereg inwestycji, które zostały poczynione przed i będą poczynione w przyszłym roku, pokazują wielką jakość i zmianę technologiczną, która tutaj nastąpi. Nowy trakt powinien być gotowy jesienią przyszłego roku.